W 1918 roku skończyła się I wojna światowa. Polska odzyskała niepodległość, ale nie Wielkopolska. Poznań i Wielkopolska nadal znajdowały się pod panowaniem niemieckim. 26 grudnia do Poznania przyjechał Ignacy Jan Paderewski. Był to słynny kompozytor, znany i podziwiany na całym świecie pianista. Paderewski miał wielu wpływowych przyjaciół, którym opowiadał o Polsce i o jej walce o niepodległość. Kompozytor przyjechał do Poznania pociągiem z Gdańska. Z dworca jechał dorożką do hotelu Bazar. Drogę oświetlały mu niesione przez ludność polską pochodnie i lampy naftowe. Z okna hotelu Bazar Ignacy Jan Paderewski wygłosił porywające przemówienie do Poznaniaków, które stało się impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Następnego dnia, 27 grudnia, na placu Wolności doszło do strzelaniny pomiędzy Polakami a Niemcami. Do dzisiaj nie wiadomo, kto pierwszy pociągnął za spust. Pod numerem czwartym wpisz datę wybuchu powstania Wielkopolskiego.